Jak państwo spędzacie czas wolny? Właśnie idziemy na lody i na deser. No, bardzo fajnie, tylko troszkę pogoda mogłaby bardziej dopisać. A woli pan chodzić na plażę, czy gdzieś do miasta? Na plażę, jak jest pogoda, no to jasne, że na plażę. A oprócz plaży, gdzie pani najczęściej chodzi? Do parku na przykład, na spacery. Troszkę przed telewizorem, troszkę aktywnie, mamy też zamiar troszkę pobiegać po plaży. Nie, rowery, generalnie rowery. Tylko plaża i powietrze, nic więcej. Gramy w siatkówkę, różnego rodzaju gry. Jeżeli nie ma, no to jakiś bilardzik, różnego rodzaju rozrywki. Także zawsze aktywnie spędzamy czas. Pracowicie, ponieważ ja mieszkam w Rywalu. A. Zwiedzamy, wolimy zwiedzać. Byliśmy dzisiaj w Niechorzu, mamy się wybrać też dookoło brzegu. Znaczy, no jesteśmy z dziećmi, także trzeba raczej pobiegać po plaży, popawić się, nie? No wieczorami to tam pochodzimy trochę, no ale na imprezach raczej nie. Jak pani spędza czas w Rywalu? No pierwszy raz jestem tutaj. No wszystko byłoby fajnie, żeby była pogoda, ale nie jest źle. Oprócz plaży, gdzie pani najczęściej chodzi? Nie wiem, bo jestem pierwszy raz, dopiero przywieźli mnie tu. I tak sobie chodzi, spacerujemy. Nie wiem dokładnie. Wiesz co, no przyjechaliśmy po to, żeby tutaj plażować. No pogoda trochę nie zawsze odpowiada. Nie zawsze, no bo widzisz, trochę jestem opalony. Ja, który jestem generalnie bardzo blady. Widać, że turyści w Rywalu wolą spędzać czas aktywnie na spacerach lub biegach. Nie lubią zbytnio siedzieć w domu przy tak pięknej pogodzie, jaką mamy dzisiaj. A wiemy, że to niecodzienne zjawisko. No oczywiście.